Aukcja poszła wspaniale. Zacznę od tego, że była bardzo, bardzo dobra atmosfera, świetna impreza i wynik też jest bardzo dobry. To jest drugi najlepszy wynik w historii. 145 300 zł udało się nam zebrać. Padł też rekord kwoty wylicytowanej za pojedynczą pracę naszej aukcji. Praca Ewy Kuryluk poszła za 22 000 zł. Praca zatytułowana Niebieski, akwarela z lat 60. No bardzo, bardzo ładna, spodziewaliśmy się, że ona drogo zostanie sprzedana, natomiast no, takiej kwoty tośmy się nie spodziewali. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie działalności domu autysty. My prowadzimy zajęcia dzienne dla dorosłych osób z autyzmem i pobyty takie usamodzielniające dla osób z autyzmem, też dorosłych. Natomiast w najbliższych latach mamy specjalny cel, musimy uruchomić drugie miejsce wsparcia dziennego dla osób z autyzmem, bo przestajemy się mieścić. Jakieś kolejne aukcje w planach? No za rok aukcja. Już się umówiliśmy z zamkiem, że 23 listopada jest dla nas termin, także już teraz zapraszamy.